W Biblii mamy dużo tekstów różnego rodzaju, wśród nich przekleństwa odgrywają dość dużą rolę, zwłaszcza w takim naszym rozumieniu pierwotnego zastosowania religii i prawa, to znaczy tego, co jest na pograniczu prawodawstwa i życia religijnego. W Biblii takie zastosowanie mają przekleństwa, które wielokrotnie się pojawiają i one mogą służyć kilku rzeczom. Tak przynajmniej domyślamy się, że służyły pierwotnie kilku rzeczom. Po pierwsze, normowały pewne zachowania natury prawa cywilnego, czyli mówiły, co będzie przeklęte, innymi słowy, to coś jest zakazane, jest złe. Przekleństwo znaczyło nie odwołanie się do kary wynikającej z autorytetu ludzkiego, że to człowiek będzie karał za odstępstwo, tylko przeklinany będzie pokarany przez Boga. Oto Bóg jest tą instytucją, która wymierzy karę za zrobienie czegoś niewłaściwego, tego, czego ta wspólnota chciała zakazać. Przekleństwa również miały taki element czynny, to znaczy można się spodziewać wiary, że gdy przeklinamy, to my sprowadzamy tę karę na tę przeklętą osobę. My powodujemy, żeby Bóg był zmuszony niejako do tego, żeby tę karę wykonać na kimś, kto na to przekleństwo zasłużył. I stąd przekleństwa są zarówno w sferze symbolicznej, na przykład w Biblii mamy dużo przekleństw wobec obcych ludów. One mają być przeklęte przez Boga, ponieważ są obce. Jako obce mają być ukarane. I to jest ten polityczny aspekt przekleństw. Oraz mamy takie przekleństwa, które dotyczą spraw bardzo codziennych, bardzo prozaicznych, czyli przeklęty niech będzie ten, który wprowadza w błąd ślepego. Jest pewna norma społeczna, nie wprowadzaj w błąd ślepego. Jeśli to zrobisz, no to Bóg przyjdzie i wymierzy ci sprawiedliwość. I to jest druga forma wykorzystania przekleństw, powiedzmy, na granicy prawodawstwa biblijnego.